co innego jest moim zdaniem dzisiaj newsem dnia i co innego dzisiaj powinno, w zasadzie nic innego nie powinno dzisiaj zajmować nas i o niczym innym nie powinniśmy przez najbliższy tydzień, albo i 5 tygodni, albo i 5 miesięcy dyskutować. To zupełnie wstrząsający, poruszający raport, żebym nie pomylił nazwy organizacji, to muszę powiedzieć dokładnie, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, który przygotował raport Poverty Watch i z tego raportu wynika, że liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie zwiększyła się w ciągu ostatniego roku o 378 tysięcy osób. Prawie 16 milionów Polaków, 16 milionów, to jest prawie połowa Polaków, żyje poniżej minimum socjalnego. Grupa tych, którzy żyją poniżej minimum egzystencji, to jest jeszcze taka bardziej drastyczna kategoria, to w Polsce mamy ich 2 miliony, z czego 410 tysięcy to są dzieci. To jest coś, co powinno obudzić wszystkie alarmy i wszystkie dzwonki w całej tej polityce i zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe. Jeżeli pamiętam z 17 roku wypowiedzi Błaszczaka, który mówił, bo wiem, bo cytowałem to jeszcze w swojej pracy, w poprzedniej, że my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, zlikwidowaliśmy ubóstwo dzieci w Polsce, no to coś wam nie poszło, panie ministrze Błaszczak. Zobowiązywaliście się do tego, że zmniejszycie ten procent dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie poniżej 1%, to by oznaczało, że tych dzieci musielibyśmy mieć w Polsce około 60 tysięcy, mamy ponad 400 tysięcy. Tutaj się podnoszą jakieś głosy, że my chcemy tutaj obce dzieci ratować, my chcemy te, a nasze dzieci, kto się zajmie naszymi dziećmi? To PiS dobrze robi, że się zajmuje naszymi dziećmi. Jak się zajmuje naszymi dziećmi? 2 miliardy wywalone na Pałac Saski? W sytuacji, w której 410 tysięcy dzieciaków dzisiaj w Polsce, naszych polskich dzieciaków, nie będzie miało co do buzi włożyć, do garnka włożyć, ale 50 milionów na zwiększenie funduszu kościelnego, to się znajdzie. Ale dziesiątki milionów na przepieprzenie dla propagandy dojone ze spółek Skarbu Państwa, które trzeba rozrzucić, żeby PiS utrzymał się przy korycie, to na to pieniądze są. I to oczywiście zaraz będzie, za Platformę Błogosz. Ja co mnie to obchodzi, jak było za Platformę? Te dzieci żyją dzisiaj, tu i teraz i my też dlatego właśnie mówimy, że nie ma powrotu do 15 roku w Polsce i do tego, co było przed 15 rokiem w Polsce. I oni z jedną ręką dają 500+, a z drugą ręką wyobrażacie sobie, ile miliardów przewaliła ta władza na swoje różnego typu fanaberie, pociotków, na nepotyzm. Ile to jest miliardów złotych, które można by było wydać na to, żeby konkretnym tym małym naszym obywatelom, tym seniorom, którzy dzisiaj znajdują się w dramatycznej sytuacji, systemowo poprawić życie. Od czego jest państwo? Od budowania pałacy? Od tuczenia funduszy kościelnych? Tylko tym powinniśmy się zajmować. Jak to jest? Jak to jest, że w tej całej propagandzie, która nas otacza, są ludzie, o których nie potrafimy zadbać jako państwo, jako wspólnota?